Szanowni Państwo, witamy serdecznie na briefingu prasowym Polski 2050 Szymona Hołowni. Jest z nami prezes partii Szymon Hołownia, jest z nami profesor Ula Demkow, która jest doradcą do spraw zdrowia Szymona Hołowni i partii Polska 2050. Jest też sekretarz generalna partii Agnieszka Buczyńska. Jesteśmy przed Ministerstwem Zdrowia, przed budynkiem, gdzie chwilę temu zakończył się briefing w sprawie sytuacji związanej ze zdrowiem. My chcemy o tym kryzysie zdrowotnym w kontekście zachorowań na grypę RSV czy COVID teraz powiedzieć. Bardzo proszę, przewodniczący partii. Drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj pod Ministerstwem Zdrowia, bo nie ma dzisiaj ważniejszego wyzwania publicznego, ważniejszego kryzysu, który domaga się odpowiedzi w sferze publicznej, niż właśnie kryzys związany ze zdrowiem. Setek tysięcy, wiemy to już dzisiaj, Polaków, którzy zmagają się z infekcjami, setek tysięcy rodziców, którzy musieli zostać w domach, nie mogli pójść do pracy ze względu na choroby dzieci. To są dziesiątki tysięcy firm, które musiały ze względu na absencję chorobową pracowników całkowicie przeorientować, przeorganizować swoją pracę. To jest potężne wyzwanie i kryzys, z jakim nie mierzyliśmy się, jeżeli chodzi o te sezonowe zachorowania na grypę od bardzo wielu lat. W tygodniu przedświątecznym odnotowaliśmy w Polsce 300 tysięcy przypadków grypy, 4 razy więcej niż rok wcześniej. Wiedzieliśmy o tym i specjaliści o tym ostrzegali, że następna zima po zelżeniu epidemii, pandemii COVID-u będzie zimą, w której będziemy mieli do czynienia z wysypem infekcji, że ten sezon grypowy będzie dużo cięższy. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać i my mamy wrażenie, że znowu w państwie, które robione jest, jak w tylu innych obszarach, na ślinę i sznurek, na karton i trytytkę, zabrakło konkretnych decyzji, które mogłyby uchronić nas przed skutkami tego, co w pewien sposób nieuchronne. Dzisiaj mogliśmy być zupełnie inaczej przygotowani, zupełnie inaczej funkcjonować w tym kryzysie. Wielu ludzi mogłoby mieć oszczędzone cierpienie, dzieci problemy związane z tym, że nie chodzą do przedszkoli i szkół, rodzice w związku z tym, że muszą rezygnować z pracy, żeby opiekować się dziećmi, przedsiębiorcy związanych problemów z tym, że nie mają dzisiaj pracowników, a więc zaburzają swoją pracę, łańcuchy dostaw itd., itd. Dzisiaj wiemy, że ta sytuacja naprawdę jest dramatyczna. Wiemy, że ona bardzo często dotyczy zwłaszcza najsłabszych, zwłaszcza dzieci. Niemal połowa chorych na grypę, jak pokazują to dane, nie skończyła 14 lat. Zapadalność wśród maluchów do 6 roku życia, do 4 roku życia, przepraszam, jest 6-krotnie wyższa niż u osób dorosłych, a doskonale wiemy, jak poważne konsekwencje może rodzić poważna infekcja grypowa u takiego małego dziecka. W całym kraju 2/3 łóżek pediatrycznych są zajęte, a w województwie lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim zajętych jest 90%. Każdy ma chyba wśród nas znajomych, którzy próbowali w tych ostatnich tygodniach umówić się do lekarza. Ilu z moich znajomych próbowało przed świętami, mając chore dzieci i samemu objawy infekcji, umówić się do lekarza i czy to w państwowej, czy w prywatnej służbie zdrowia dostawali odpowiedź, że mogą się umówić na poświętach. To jest sytuacja, która nie jest do zaakceptowania i dzisiaj oczekujemy, że minister zdrowia nie tylko zaproponuje, jak to zrobił przed chwilą na briefingu, testy trójważne, jak to się mówi, czyli na grypę, na RSV i na COVID w większej ilości, bo myśmy wszystkie te testy wykupywali z aptek już przed świętami, jeżdżąc często po całym mieście. I to, że on dzisiaj zapowie, że one za miesiąc trafią do POZ-ów, to jest w naszym odczuciu zdecydowanie za późno. Dodam, w sytuacji, w której wiedzieliśmy, nie spadło to na nas nagle jak miecz Damoklesa, wiedzieliśmy parę miesięcy temu, że będziemy mieli problem i mogliśmy się do tego problemu przygotować. Co więc należy zrobić, oprócz tego, że już dawno należało zapewnić w POZ-ach te testy, o których mowa, trzeba było zapewnić je ludziom, tak żeby mogli sami wstępnie oceniać, co im dolega i w związku z powyższym podejmować dalsze decyzje, ale na tym się nie można zatrzymać.
Dzisiaj podstawowym wyzwaniem jest odciążenie niedofinansowanego systemu podstawowej opieki zdrowotnej, przeciążonego systemu podstawowej opieki zdrowotnej, a to może się stać wtedy, kiedy państwo pozwoli i pomoże ludziom zostać w domach i leczyć się w tej sytuacji, w której być może nie musieliby chodzić od razu do lekarza, choćby po zwolnienie. Naszym postulatem, który kierujemy dzisiaj na ręce ministra Niedzielskiego, który chcemy położyć rządowi do tego, żeby jak najszybciej wdrożył go w życie, postulatem zdroworozsądkowym i możliwym do wykonania, jest przyznanie farmaceutom i pielęgniarkom prawa w tym sezonie infekcyjnym, w tym sezonie, kiedy mamy do czynienia, a można określić to na podstawie rozporządzenia ministra, kiedy są granice tego sezonu, prawo do wystawiania maksymalnie 5-dniowych zwolnień lekarskich osobom, które mają objawy grypopodobne, przez lekarzy, przez pielęgniarki i farmaceutów. To jest coś, co znakomicie odciąży lekarzy POZ-ów, do których dzisiaj zapisują się w kolejkach, a w poczekalniach zarażają się nawzajem wtórnie w tysiące Polaków. Druga rzecz, która powinna dzisiaj przynieść ulgę tym wszystkim rodzicom, tym wszystkim, którzy zmagają się z tymi infekcjami, które przenoszą się przecież w naszych domach jeden na drugiego bardzo szybko, to jest nasz postulat, nasza propozycja, żeby można było wziąć jednorazowy, 3-dniowy urlop chorobowy na żądanie w sytuacji choroby własnej albo naszego dziecka. To o tyle różne od tych uregulowań, które mamy w tej chwili, że byłoby to świadczenie urlopowe, te 3 dni urlopu w ostrym sezonie zachorowań na grypę, które dotyczyłoby wszystkich, a nie tylko tych, którzy mają umowę o pracę. Dzisiaj można wziąć 2 dni opieki na dziecko, ale wtedy tylko, kiedy ma się umowę o pracę. Wielu ludzi nie ma umowy o pracę, pracuje, ma jednoosobowe działalności gospodarcze, jest na zleceniach, jest w różnych formach zatrudnienia, chorujemy wszyscy. Dzisiaj każdy powinien mieć prawo w tym sezonie do 3 dni takiego urlopu zdrowotnego wywołanego przez samego siebie, który odciążyłby znowu POZ-y, sprawił, że ludzie mogliby zostać w domu, wykurować się, nie chodzić do pracy zarażając innych, nie siedzieć w poczekalniach zarażając siebie i dzieci. To nakazuje zdrowy rozsądek. Ta nasza propozycja różni się też od tej drugiej, którą mamy w polskim prawie, czyli tego urlopu na żądanie, tylko że znowu ten urlop na żądanie trzeba odliczyć, czy on odlicza się później od tych dni urlopowych, on się jakby wlicza do całej puli urlopu, który mamy. My postulujemy, żeby ten jednorazowy urlop zdrowotny, który raz w roku w sezonie właśnie zwiększonej zachorowań na grypę można wziąć, był dodatkowym urlopem, którego ludzie nie obawialiby się w związku z powyższym wziąć, który jeżeli poczuliby się źle, poczuliby się chorzy, ale nie działo się by z nimi nic strasznego, w trosce o siebie, w trosce o innych, mogli spokojnie to wziąć, wiedząc, że to im nie zrujnuje całych planów na cały rok. Państwo na to stać. Państwo musi być na to stać, bo jeżeli państwa nie będzie na to stać, to państwo będzie płaciło dużo więcej pieniędzy za hospitalizację powikłanych przypadków, będzie musiało zmierzyć się z tym, że przedsiębiorcy, którzy nie będą mieli pracowników pracy, zapłacą mniejsze podatki, mniej wyprodukują, że będą dużo bardziej obciążeni tymi kosztami, które będą wiązały się z tym, że pracowników w pracy po prostu nie będzie. Nie mówię tu już o szkołach, nie mówię o przedszkolach, bo dobrze wiecie, jaki tam w tej chwili też Armagedon ma miejsce. I wreszcie trzeci postulat, o nim też więcej powiem, bo to się wiąże z problemem szczepienia na grypę. To jest niepojęte, że my w Polsce mamy tak niski poziom wyszczepienia na grypę. Zerkam tu do danych, co 10. polski senior jest zaszczepiony przeciwko grypie. Gorzej w Unii Europejskiej jest wyłącznie w Bułgarii. Ja rozumiem, że mieliśmy COVID, że bardzo nas emocjonowała kwestia szczepień przeciwko tej chorobie. Natomiast powiedzmy sobie bardzo jasno i wyraźnie, nikogo nie należy i my też nie chcemy do szczepień zmuszać. Natomiast uważamy, że państwo powinno zrobić absolutnie wszystko, żeby ludzi do szczepień przeciwko grypie zachęcić. Dlatego nasz trzeci postulat, który kładziemy dzisiaj panu ministrowi na stole, jest bardzo prosty. Ta refundacja 50% szczepień na grypę powinna objąć nie tylko grupy narażone bardziej,
ale powinna objąć wszystkich. Wszyscy obywatele Rzeczpospolitej powinni mieć szczepionkę na grypę refundowaną w 50%, jeżeli państwa nie stać na to, żeby zrefundować mu ją w 100%. Pamiętajmy, to już moje ostatnie słowo, zanim oddam głos pani profesor Demkow, pamiętajmy, że profilaktyka zawsze mniej kosztuje i bardziej się opłaca niż kosztowne leczenie skutków tego, że nie byliśmy w stanie epidemii zapobiec, że choroba tak się rozkręciła, że sparaliżowała nam gospodarstwa domowe, połowę państwa, znaczną część gospodarki, edukacji i tak dalej, i tak dalej. Powtórzę raz jeszcze. To w tej chwili najważniejszy kryzys publiczny w Polsce. Nie ma ważniejszego z bardzo wielu względów. I społecznych, czysto ludzkich, zdrowotnych, ale też i gospodarczych. To najważniejsze wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed władzą i oczekujemy, że władza wykorzysta wszystkie dobre pomysły, również te, które my dzisiaj kładziemy na stole, żeby te zaniedbania, które były do tej pory popełniane, jak najszybciej wyrównać, wyprowadzić sprawę na prostą i sprawić, żeby ludzie nie cierpieli i państwo nie cierpiało, kiedy nie musi się to dziać, a naprawdę nie musi w takiej skali, w jakiej ma to miejsce w tej chwili. Pani profesor Demkow. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jako przedstawicielka systemu od środka również dodam parę słów do tego, co powiedział Szymon. Na system ochrony zdrowia, w którym pracujemy, który jest od lat w bardzo trudnej sytuacji, na dług zdrowotny pozostały po pandemii, nałożyła się kolejna katastrofa. Chociaż epidemia grypy była przewidywalna, nie wprowadzono systemowych, skoordynowanych działań, aby nas na epidemię grypy przygotować. Nie prowadzono przede wszystkim kampanii zachęcającej obywateli do szczepień. Nie przygotowano skróconej ścieżki dostępu do szczepień, czyli na przykład recepty farmaceutycznej, czy też nadal nie zlikwidowano obowiązujących konieczności obowiązujących skierowań na szczepienie. Również nie zaszczepiono bezpłatnie całego personelu medycznego, co skutkuje absencjami chorobowymi, co jeszcze bardziej pogłębiają kryzys kadrowy. Jak już wspomniał Szymon, wyszczepialność naszej populacji jest dramatycznie niska. Na 38 milionów obywateli zaszczepionych jest jedynie 700 tysięcy. Jest to dramatycznie mało. Natomiast inne liczby są przerażające. 3 miliony osób, około 3 miliony Polaków już na grypę zachorowało. Spodziewamy się dalszych zachorowań, a system jest w zapaści. Po pierwsze, sparaliżowana jest podstawowa opieka zdrowotna. Na wizytę u pediatry trzeba oczekiwać wiele dni, również na konsultację innego specjalisty, także trzeba oczekiwać długo, co jest dramatem dla chorych w ciężkim stanie. Co ciekawe, w tym momencie nie wspiera nas również niepubliczny sektor opieki zdrowotnej, gdzie terminy i kolejki są równie długie. Kolejno, można powiedzieć tak, mamy ogromne kolejki, ogromne, długie czasy oczekiwania na SOR-ach. Jeżeli ktoś trafi na SOR z chorym dzieckiem w rozpaczy, gdyż nie ma dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czeka go wiele godzin oczekiwania. Oddziały pediatryczne, oddziały internistyczne są również całkowicie obłożone. Chorzy są zagubieni, chorzy są w chaosie, a szczyt epidemii jest dopiero przed nami. Dodatkowo muszę powiedzieć coś, na co się zazwyczaj nie zwraca uwagi, ale dramat dzieje się na oddziałach onkologicznych, ponieważ absencja chorobowa personelu oraz choroby pacjentów, grypa pacjentów powoduje przekładanie operacji onkologicznych i przekładanie przyjęć do szpitala, co dodatkowo pogłębia dług zdrowotny w onkologii pozostały nam po pandemii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako sekretarz generalna Partii Polska 2050 chciałam powiedzieć, że jesteśmy bardzo mocno w kontakcie z naszymi strukturami w całej Polsce, do których dopływają naprawdę dramatyczne głosy rozpaczy niektórych rodziców z całego kraju, którzy i w okresie przedświątecznym, ale i teraz nie mogą dostać się do lekarza.
lekarzy ze swoimi dziećmi. I korzystając z tej okazji spotkania dzisiaj tutaj z Państwem, chciałabym być głosem tych ludzi. Ludzi, którzy w trosce o swoje dzieci zwracają się już nawet w tak dramatycznych listach, kiedy to próbują dostać się najpierw do pediatry, odsyłani są na nocną opiekę zdrowotną, potem kilkanaście godzin spędzają na SOR-ze ze swoimi chorymi dziećmi, bo nigdzie nie mogą uzyskać pomocy lekarskiej. Kolejny przykład, który do nas dotarł, to sytuacja w momencie, kiedy dziecko ma prawie 42 stopnie gorączki i dostaje informację w swojej przychodni rodzinnej, że ma przyjść na poczekalnię i czekać, aż lekarz przyjmie wszystkich pacjentów i może znajdzie się miejsce na to, żeby to dziecko zostało przyjęte. Żyjemy w jakimś absurdzie, to znaczy to jest sytuacja, kiedy rodzice w trosce o życie swoich dzieci przysiadują na poczekalniach, nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, finalnie potem jadą na SOR, na którym spędzają 8, jak i 11 godzin, żeby pomóc swoim własnym dzieciom. Liczymy na to, że te słowa, które przed chwilą Państwu przekazałam, te ludzkie historie, bo to jest tak naprawdę promil to, co w tym momencie do Państwa kieruje, trafi także do Pana Ministra i wreszcie zostanie coś z tym zrobione. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania tutaj do naszych gości? Tak, to dobrze, to najpierw Pani redaktor, Pan Pan. Dobrze? I do kogo? Bardzo to zabawne, kiedy oszuści wygłaszają innym rekolekcje na temat uczciwości, a ludzie, którzy trudnią się politycznym nierządem, robią rekolekcje z życia w czystości. Prawo i Sprawiedliwość defrauduje potężne ilości środków finansowych pochodzących ze spółek Skarbu Państwa, pochodzących z funduszy celowych, żeby finansować działalność i propagandę swojej partii, czy to przez media publiczne, fundusze różnego rodzaju, a więc to są ostatni ludzie, którzy mogą kogokolwiek uczyć jakiejkolwiek przejrzystości. My jesteśmy przejrzyści, prowadzimy działalność w oparciu o przepisy prawa, nie złamaliśmy tego prawa, nie zgadzamy się z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, uważamy, że jest obarczona błędami, te błędy wykażemy w odwołaniu do Sądu Najwyższego, które zostanie złożone najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Jeszcze w tym tygodniu poinformujemy Państwa o podstawowych założeniach tego wniosku. On jest w tej chwili kończony przez naszych prawników. Też ten termin zaczął biec dopiero w momencie doręczenia fizycznie tego życzenia, tego uzasadnienia PKW. Nie mamy nic też do ukrycia. Składamy sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującym prawem. Nie wiem, na jakiej podstawie Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz próbowało kręcić te swoje polityczne lody, ale jedno wiem. Jak oni zaczynają o nas mówić, jak zaczynają się nami zajmować, jak zaczynają dłubać przy nas, przy użyciu swojej propagandy, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Bo to znaczy, że się boją. To znaczy, że wyszło im z badań, że jesteśmy problemem, który może stanąć na ich drodze do utrzymania się przy korycie w 2023 roku, a my bardzo chcemy być tym problemem. Więc bardzo, bardzo zapraszamy Prawo i Sprawiedliwość. Chętnie opowiemy i pokażemy, jak się buduje obywatelskie finansowanie polityki z datek setek i tysięcy ludzi, a nie z tłustych kotów, Obajtków i spółek Skarbu Państwa. Mam nadzieję, że z tej lekcji coś wyciągną, zrozumieją i że wszyscy będziemy w Polsce robić transparentną politykę. Tak jak powiedziałem, jeszcze w tym tygodniu przedstawimy Państwu bardzo konkretne punkty, które będą osią naszego odwołania do Sądu Najwyższego i będziemy czekać po prostu na jego rozstrzygnięcie. Ale wie Pani, skąd one się biorą? Z setek tysięcy wpłat ludzi, którzy finansują ten ruch obywatelski, tak jak finansowali moją kampanię prezydencką, w której niestety nie miałem tych forów finansowych, które miało wielu kandydatów
dysponujących potężnym zapleczem partyjnym czy państwowym, jak choćby Andrzej Duda. Natomiast to są naprawdę, to są obywatelskie pieniądze. My jesteśmy nowatorami w tym sensie, że nie mamy wielkich instytucjonalnych sponsorów, że my nie dostajemy żadnych grantów, że my nie dostajemy niczego, co wykracza poza obywatelskie finansowanie. Mówi pani duże pieniądze, kiedy mówimy o 6 milionach, znaczy tam w ogóle w tym materiale wiadomości to wszystko było pomieszane, pieniądze z kampanii prezydenckiej, z pieniędzmi, które wydaje Fundacja Polska Odnowa, która przecież widać w internecie, jest zawieszona zbiórka, ludzie wpłacają, apelujemy, żeby wpłacali po 10, po 20, po 50 zł na tę działalność obywatelską, którą ruch prowadzi. 3 miliony złotych na działalność obywatelską w roku i zbudowanie z tego tak potężnej siły obywatelskiej w Polsce w porównaniu z dziesiątkami milionów złotych, które otrzymuje co roku z naszych pieniędzy Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, akurat Lewica kilkanaście milionów złotych. Ja uważam, że nikt w Polsce nie ma takiego stosunku ceny do jakości i nikt nie jest w stanie zamienić w pieniędzy, które ludzie wpłacają w tak konkretną działalność jak nasz ruch. Powtórzę raz jeszcze, nie robimy nic niezgodnego z prawem, fundacje w Polsce mają prawo zbierać darowizny, w naszym przypadku liczne niewielkie darowizny, crowdfunding od bardzo wielu ludzi po to, żeby prowadzić swoją statutową działalność. Tak było, prowadził ją Instytut i prowadzi Instytut Strategii 2050, który jest częścią strukturalnie Fundacji Polska 2050. Stowarzyszenie Polska 2050 ma swoją z kolei osobną kasę, choć korzysta również z takich dotacji celowych ze strony fundacji. Natomiast partia Polska 2050 zaczęła działalność w momencie, w którym została prawomocnie zarejestrowana, w którym ten wpis został uwidoczniony, w którym mogła podjąć działania, założyć konto, zbierać środki, wydatkować te środki. I to wszystko wykazują dokumenty, które przedkładamy Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma tu żadnej magii, żadnej tajemnicy, żadnych tajemniczych jezuitów, sił specjalnych albo jeszcze jakichś innych rzeczy. Ludziom, którzy za długo już siedzą w tej polityce i nie wyobrażają sobie innego życia niż pasożytowanie na publicznych pieniądzach, w głowie się nie mieści, że ktoś mógłby chcieć płacić co miesiąc 50 zł, albo 20 zł, albo 100 zł za to, żeby komuś innemu chciało się działać w polityce. Ja rozumiem, że nie można sobie tego wyobrazić, ale my to właśnie robimy. I jednak pana było przyczyło państwa sprawozdanie w lipcu, potem skarga została przez SN odrzucona. Ale o czym pani teraz mówi? No tak, o tym, co działo się na przestrzeni roku 2021. Ale ma pani świadomość, że mówi pani o dwóch różnych sprawozdaniach, dwóch różnych bytów? Tak, i mówimy i o tamtą. Ale wie pani, że mówi pani o partii Polska 2050 i o Komitecie Wyborczym Prezydenckim. No ma pani świadomość, że to są dwie różne rzeczy. Jaki związek pani widzi między nimi? No i o jedną, i o drugą rzecz. No to ja też wielokrotnie wyjaśniałem. W drugiej mam nadzieję, że już zaspokoiłem ciekawość i wyjaśniłem, na czym polega problem. Odsłaniając trochę rąbka tajemnicy, mogę powiedzieć, że PKW na przykład w tym uzasadnieniu, które dotyczy partii, bo na tym się na moment skupmy, które dotyczy partii mówi, nie założyli wam konta, więc trzeba było iść do innego banku. Byliśmy w bardzo wielu bankach, a PKW nie wie, że w Polsce od 2021 roku obowiązuje dyrektywa Unii Europejskiej, która nakłada na banki procedurę Know Your Customer, która nakazuje z kolei bankom otwierać rachunki tylko organizacjom, które mają prawomocny wpis do rejestru, a więc nie ma racji PKW pisząc, że mogliśmy mieć otwarte konto, tak jak wcześniej partie miały otwarte konta na nieprawomocnym wpisie. To się nie mogło wydarzyć. A nasz wpis był nieprawomocny przez półtora roku, a ponadto przez prawie 3 miesiące sąd wpisywał to, co ustalił w wyroku, do rejestru, do internetu. Tyle zajęło. Przepisanie papieru do internetu. Więc my na swoim skórze testujemy też bałagan, który jest w polskich sądach, testujemy to, co zrobił Ziobro, zatykając polskie sądy w niebożebny sposób. I to jest, to więcej będzie na tej naszej konferencji, gdzie powiemy dokładnie o tym, co jest meritum naszego sporu z PKW dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o Komitet Wyborczy i o tamto sprawozdanie, też wielokrotnie to tłumaczyłem. Ja byłem jedynym kandydatem, który pozyskał taką liczbę, to były setki tysięcy wpłat od ludzi, od obywateli, którzy chcieli finansować tę kampanię. Znowu rozbiliśmy się o prawo, o zabetonowany system, który pozwala tylko tym, którzy już w nim są, funkcjonować, a tym nowym rzuca kłody pod nogi. Wie pani, o co się rozbiliśmy? Rozbiliśmy się o to, że obywatel w Polsce
jeżeli ma jednoosobową działalność gospodarczą, to nie ma obowiązku prowadzenia dwóch rachunków. I jeden rachunek jest jego prywatnym, i jeden rachunek jest jego firmowym rachunkiem. I w momencie, w którym ci ludzie z jednego rachunku, a przecież ja nie mogę im nakazać założenia dwóch, komu ja mogę nakazać założenie dwóch rachunków, wpłacali datek jako osoby prywatne na moją kampanię prezydencką, komisja wyborcza odrzucała to, mówiąc, że a może oni wpłacili to jako działalność gospodarcza. To jest nieścisłość, która jest w tych przepisach. Przepisy nie widzą tego, że ktoś może zbierać, nie tak jak Andrzej Duda, czy Rafał Trzaskowski, czy inni, kiedy idzie jeden wielki przelew z partii, tylko są setki tysięcy małych przelewów. System nie jest na to gotowy. On tego po prostu nie widzi obywatelskiego finansowania polityki. Jak już będziemy u władzy, albo będziemy mieli na to wpływ, to to zmienimy. Po to, żeby ten system był otwarty. Żeby nie było takich historii, z którymi myśmy się stykali. Natomiast my te wszystkie rzeczy położyliśmy na stole, wyjaśniliśmy, powiedzieliśmy, niczego nie ukrywaliśmy. Organa państwa, takie jak PKW, mają inne zdanie. My jako obywatele mamy prawo mieć inne zdanie. Uważamy, że przepisy są do zmiany. Co więcej można dodać? Oczekujemy się zatem jakieś sprawozdanie. Sprawozdanie się pojawiło i pojawi się również zgodnie z wymogami. Oczywiście, dlatego że co roku partia polityczna ma obowiązek składać sprawozdania chyba do marca. No, o ile dobrze pamiętam, pojawi się sprawozdanie z 2022 roku, pojawi się sprawozdanie z 2023, nie ma innej drogi. Sprawozdania, tak jak finansowe fundacje i merytoryczne, muszą być składane co roku do właściwego ministra, tak samo i sprawozdania partii, tak jak były składane, tak i będą składane, nic w tej sprawie nie ulegnie zmianie. Jeszcze dopytam o paliwa, VAT wzrósł, ceny nie wzrosły. Premier mówi, że nie ma sensu szukać dziury w cenach, jak ma to znaczy... Ja nie wiem, czego chce szukać albo czego nie chce szukać pan premier, natomiast sprawa jest oczywista. Orlen robił miesiącami Polaków, przepraszam, powiem to wyraźnie i dobitnie, wała, zawyżając ceny paliw i dzisiaj sam się do tego przyznaje. To jest państwowy koncern, który ma bardzo bliskie relacje z rządzącymi dzisiaj Polską. I jeżeli dzisiaj wychodzi główny ekonomista tego koncernu i mówi, no tak, no ale co mieliśmy zrobić? No jakbyśmy rzeczywiście sprzedawali tę benzynę za tyle, ile ona kosztuje, to by były kolejki na stacjach i musielibyśmy reglamentować, bo byłoby tak jak na Węgrzech. Więc musieliśmy nam dać te ceny wyższe, trudno, przepłaciliście. Przepłacaliście, a więc płaciliście więcej za chleb, za światło, płaciliście więcej za swoje kredyty, bo cena paliw to nie tylko to, co lejemy do baku, tylko cena paliw nakręca inflację. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że Mateusz Morawiecki, Daniel Obajtek i cała ta spółka zarabiała na cenach paliw, przez wyższe wpływy do budżetu, bo wtedy jest większy VAT, prawdopodobnie miesiącami. I dzisiaj wychodzą i mówią, co nam zrobicie? Płaciliście więcej, toście płacili, nie ma co szukać dziury w całym. Jezus Maria, że będziecie mieli 200, 500 czy 1000 zł mniej, zaraz wyjdzie Kaczyński, wam coś obieca. 17 emeryturę, damy wam 200 na to albo 300 na tamto. O co w ogóle kopię kruszyć? To jest działanie, które się w pale nie mieści. To jest po prostu takie lekceważenie ludzi w tak trudnej sytuacji, że ja z czymś takim przez tych ostatnich 30 lat spotykałem się naprawdę niezwykle rzadko. Oni za to, wierzę, zapłacą polityczną cenę, bo ludzie mogą się zgadzać lub nie z tymi czy innymi światopoglądowymi wyborami, ale pieniądze w portfelu zgadzać się muszą zawsze. I wielu Polaków dzisiaj to bardzo dobitnie po tych trudnych miesiącach już czuję, a po takich bezczelnych wypowiedziach, jakie dzisiaj słyszymy i Morawieckiego, i które płyną z Orlenu, no ludzie, no jak można było tak robić? Znaczy, przecież to nie trzeba wyższej matematyki. Jeżeli podatek rośnie z 8 do 23%, a cena paliwa nie rośnie, to znaczy, że ktoś nas robił w wała. I to miesiącami nas robił w wała i dzisiaj musi za to odpowiedzieć. Bardzo się cieszę, że zrobił się z tych pytań o jedną listę już taki mały rytuał, który też cieszy, bo daje takie poczucie stabilizacji, pewności. Lubię w tym uczestniczyć i zawsze udzielam tej samej odpowiedzi. Ja nie fetyszyzuję jednej listy. Uważam, że jedna lista nie jest najlepszym rozwiązaniem naszych problemów. Najlepszym rozwiązaniem naszych problemów jest jedna lista spraw do załatwienia, jedna nadzieja, jedna wizja, która mogłaby nas dzisiaj po tej stronie demokratycznej połączyć i nad tym powinniśmy w pierwszej kolejności pracować. Taktyka powinna przyjść jako następna. Rozmowy się toczą, są intensywne, bardzo nawet intensywne w ostatnich tygodniach. Są też bardzo intensywnie robione badania,
które mam nadzieję pokażą nam, czego ludzie dzisiaj oczekują, a nie czego oczekują politycy. Jaki wariant wybrać, żeby nasze zwycięstwo jesienią było jak największe i żeby było skuteczne i żeby rzeczywiście przyniosło zmianę ludziom, a nie tylko politykom. Rozstrzygnięć spodziewałbym się najpierw w zakresie Paktu Senackiego. Trochę długo to trwa, powinno trochę szybciej. Mam nadzieję, że te sprawy przyspieszą na początku roku, bo tam też nie ma wielkich sporów. To znaczy to wszystko jest w miarę dogadane i teraz jest tylko kwestia położenia tego na stole. Natomiast jeżeli chodzi o taktykę sejmową, nie spodziewałbym się jakiejś decyzji w najbliższych dniach. W rozmowy i decyzje pewnie zajmą nam jeszcze parę tygodni. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki.